Otóż nawiążę do tego, co mówił dziś nasz kaznodzieja, ojciec Gabriel Bartoszewski. Warto mu tutaj podziękować, bo nie pierwszy raz mówi do nas na tych mszach. Nie pierwszy raz mówi mądrze i pięknie. Otóż mówił o prawdzie, o wartości prawdy. I trzeba zadać pytanie, jak daleko dzisiaj od tej prawdy, prawdy o Smoleńsku jesteśmy. Jak daleko jesteśmy od tego momentu, w którym pamięć tych, którzy zginęli, tym pamięć prezydenta Rzeczypospolitej, mojego świętej pamięci brata, jego żony, prezydenta Kaczorowskiego, wielu, wielu innych wybitnych Polaków zostanie właściwie uczczona. Kiedy skończy się ten fatalny czas, w tym to, co wydawałoby się oczywiste i bezdyskusyjne, co zdarzyłoby się w każdym normalnym, demokratycznym kraju, w Polsce jest kwestionowane, odrzucane, deptane. Trzeba użyć tego słowa. Deptane. Otóż, jeśli spojrzeć na to, co wiedzieliśmy miesiąc temu i co wiemy dzisiaj, to trzeba powiedzieć, jesteśmy prawdy bliżej. Jesteśmy prawdy bliżej mimo machinacji, mimo tego niesłychanego umorzenia śledztwa. Wiemy dziś i mamy powody w sensie procesowym i sądowym na to, jak zachowywała się władza przed podróżą prezydenta i jego towarzyszy do Smoleńska. Jak skandaliczny charakter miały te zachowania. Jak powiem to jasno, przestępczy charakter miały te zachowania. I niezależnie od tej czy innej decyzji prokuratury, ta prawda jest dzisiaj już nie do podważenia. Ta prawda jest naszą własnością i jest naszym orężem. Orężem, którym będziemy walczyć. Walczyć o pełną prawdę, walczyć o to, by to upamiętnienie, to oddanie hołdu, które dotąd nie nastąpiło, choć powinno nastąpić, przyszło. Byśmy w końcu mogli żyć i zachowywać się jak wolny naród. Zgięty w pokłonach, wystraszony, nie reagujący nawet na śmierć głowy państwa i 95 innych obywateli Rzeczypospolitej. Powtarzam, ta droga na pewno nie będzie łatwa. Będziemy tutaj musieli zbierać się jeszcze bardzo wiele razy, nawet jeżeli będą nam czynione przeszkody. Ale ta droga prowadzi do prawdy i prowadzi do zwycięstwa. I bądźcie pewni, że zwyciężymy. I chcę powiedzieć jeszcze jedno. Jest tutaj wśród nas małżonka pana profesora Binendy. Tego miejsca jeszcze raz serdecznie podziękować. Dziękujemy. Bez jego naprawdę historycznej roli w tej sprawie bylibyśmy dzisiaj dużo dalej od prawdy. Może nawet nie bylibyśmy w stanie wejść na drogę prowadzącą do niej. Dziękuję. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. I dziękuję wszystkim panom i panom, wszystkim młodym ludziom za to, że tu przychodzą, że tutaj są. I proszę o to, żeby byli tu za miesiąc, za trzy, za pięć, za rok, jeśli trzeba, za wiele lat. Dziękuję.